dzisiaj do zrobienia pieczeni wielkanocnej. To jest taka może trochę tańsza wersja, ale w sumie mięso mam dosyć dobre. Nazywa się, Niemcy nazywają falsze Hase, my to nazywamy fałszywy zając. To jest kuchnia, nie wiem, staroeuropejska, staropolska. Kuchnia z naszych okolic, kiedyś to się robiło, nie wiem, czy robili biedniejsi, czy po prostu no, robiło się na święta taką pieczeń. To jest pieczeń z mięsa mielonego, która ma w środku jajka. Jak się przekrawa, to tak ładnie widać w środku to jajeczko, naokoło upieczone mięso. Też czasami wkłada się po prostu białą kiełbasę zamiast jajek i wtedy mamy w środku tą kiełbaskę, naokoło mięso. No ja robię z jajkami. No to w takim razie zaczynamy. Ja robię od razu pieczeń i do niej też sos warzywny, więc mamy obiad, ewentualnie można zjeść na zimno przy śniadaniu, jak uważacie. Mam tutaj troszeczkę ponad kilogram zmielonej karkówki, to jest dobre mięso, to znaczy ja widziałam ten kawałek na oczy, pani przy mnie mieliła. Nie polecam do takiej pieczeni świątecznej kupowania mięsa na tackach, bo jest okropne, albo kupić w mięsnym, gdzie pani mielą, albo sobie samemu zmielić. Najlepiej łopatkę, karkówkę, szynkę albo wymieszać. No, ale tak jak mówię, mięso takie z kawałka zmielone. Mam tutaj 4 jajka ugotowane. Nie wiem, może wystarczą 3. Na wszelki wypadek ugotowałam 4. Najwyżej użyję do jakiejś sałatki. Bułkę tartą do przyprawienia. To znaczy tak, 2 jajka też surowe, które pójdą do mięsa. Do przyprawienia musztarda, chrzan, cebula, czosnek, majeranek, papryka, pieprz ziołowy, pieprz zwykły. I do sosu razem z tą pieczenią będą się piekły warzywa, które potem razem z tym, co się wytopiło z mięsa, zostaną zmiksowane, zblendowane i będzie też sosik do naszej pieczeni. No to zaczynamy w takim razie. Czyli musimy tutaj tak, dajemy do środka 2 jajka. Tak, ze 2 łyżeczki musztardy. Ja mam taką lepszą francuską, ale może być też zwykła, może być miodowa, jak uważacie. Do tego chrzanu. No ja tak, o. To jest ponad kilogram mięsa, więc jeszcze trochę. Naprawdę według uznania przyprawiamy. No i do tego dajemy pokrojoną cebulkę. Ja się męczę nadal z tą malutką cebulką. Co mam nie przeć? Dobrze, czyli kroimy. Ja myślę, że do takiej ilości mięsa to ze 2 takie normalne cebule spokojnie wystarczą. Pokrojone w kosteczkę. Cebulka. Do tego czosnek, nie wiem ile lubicie, ja tak dam, nie wiem, ze 3-4 ząbki. I do mięsa teraz je będziemy wyrabiać. Ja dodaję też troszkę bułki tartej, nie daję bułki takiej, no, zwykłej, namoczonej, tylko tartą bułkę i do tego zimną wodę. No i no cóż, no ręką trzeba wyrabiać, nie? Czyli jeszcze trzeba soli i to w sumie sporo. No tak, ale jak drugą, jak pieprz? Pieprzu? Tak można trochę. Dobra. Papryki słodkiej, można dać ostre, jak ktoś lubi. Pieprzu ziołowego ja daję troszeczkę. No i żeby było świątecznie, żeby na wszystkie świąteczne przepisy trzeba oczywiście majeranek. Chyba, że ktoś nie lubi, no to oczywiście nie daje. Dobra, no i wyrabiamy to, dodając co jakiś czas troszkę lodowatej, jak najzimniejszej wody. Można też w tej wodzie rozpuścić kostki lodu, albo po prostu ze zlewu taką, no, normalnie z tego, z wodociągu, tylko naprawdę jak najzimniejszą. No i naprawdę tą pieczeń trzeba wyrobić, napowietrzyć. No wiadomo, że nie 3 godziny, ale trochę musi być powyrabiana. Ja mięsa mielonego nie próbuję,
Więc nie wiem, czy będzie dobrze doprawiona. Ja się trochę nie wiem, czy brzydzę, czy co. Dotykać dotykam, ale nie próbuję. Ale zawsze mi się udaje, więc... Konsystencja ma być taka zwarta dosyć, bo będziemy formować. Ona się nie będzie piekła w blaszce, tylko w naczyniu, obłożona warzywami, więc ta konsystencja musi być dosyć zwarta. No wody tak jest ze 300 ml, może troszkę więcej. Można troszkę tak wybić, żeby ona była pulchna. Niezbita. Dobra. No. Mięso mamy już wyrobione. Teraz obieramy jajka ugotowane wcześniej. Można też, tak jak mówiłam, dać po prostu do środka białej kiełbasy. To też fajnie będzie wyglądać. No ja daję jajka. Do pieczeni możemy dodać coś zielonego, w sensie jakąś pietruszkę, ewentualnie por, ale no ja nie miałam, nie, pietruszkę, ewentualnie koperek chciałam powiedzieć. Żeby się nam dobrze wyciągało tą pieczeń, to daję trochę papieru do pieczenia, ale też widzę, że to nie będzie tak. Mam za mało blaszek, bo to jest za małe do tej pieczeni. Wykładamy blaszkę papierem i teraz tak, bierzemy część mięsa. Może to nie wygląda zbyt apetycznie. Ja tutaj mam trochę powyżej kilograma i wydaje mi się, że to jest troszeczkę za dużo. Takie 900 gramów to w zupełności na taką blaszkę daje radę. Zaraz. O. Tak. A jednak dobrze, że ugotowałam 4 jajka. Dobra. Nakładamy na wierzch mięso. No. I teraz formujemy taki bocheneczek. To ładnie w miarę wyglądało. Wiadomo, święta. Mniej wprawne gospodynie, czy tam gospodarze, nie muszą formować takiego bochenka, czy takiej pieczeni. Można też to upiec po prostu w rynience, w takiej zwykłej, podłużnej rynience i wtedy wkłada się na spód trochę mięsa, do tego jajka, na wierzch znowu i też tak można upiec. Ja teraz troszeczkę obetnę ten papier do pieczenia, bo tutaj będą warzywa się piekły. No nie musi być pięknie, bo i tak... Wkładamy do piekarnika, na razie samą pieczeń, na razie 180-190 stopni na jakieś pół godziny, potem dołożymy warzyw. Teraz obieramy na sos warzywa, które za chwilę będą się piekły razem z pieczenią. Bierzemy jedną cebulę, taką niedużą, dwie marchewki. Ta jest dosyć duża, to nie, chyba jedna wystarczy. Kroimy jak bądź, tylko żeby też się ładnie dopiekło, więc też nie za duże kawałki, to potem i tak będzie zblendowane.
gdzieś tak z 1/3 niezbyt dużego selera. Dobra. I na razie pieczeń się dopieka, po pół godziny dołożymy warzywa. Nasz fałszywy zając już się troszeczkę podpiekł. Teraz okładam go warzywami, które potem zblenduję na sos. Troszeczkę podlewam odrobinkę wodą, naprawdę odrobinkę. O. Tak mniej więcej po pół godziny dokładam warzywa. Troszeczkę pęk gdzieś widzę, ale to się nic nie dzieje. Dobrze. I z powrotem do piekarnika. Fałszywy zając już się upiekł. Faktycznie to trochę wygląda jak tuszka zająca upieczona. Może coś w tym jest. Dobra, ja próbuję go wyciągnąć, tak żeby w jednej części się dało wyciągnąć. Czyli zostawiamy tutaj. Przepraszam, robię to rękami, ale to najłatwiej. Dobrze. Ops. Teraz to wyrzucamy. To, co nam tutaj zostało na blaszce i warzywka, dajemy do miski, żeby to ładnie zblendować. Potem ładnie podgrzejemy. Dobrze. Dodamy do tego jeszcze troszkę śmietany słodkiej. Dobrze, teraz jeszcze tylko podgrzeję. Ja nie dodaję mąki, bo w zupełności wystarczą zblendowane warzywa, troszeczkę śmietanki. Mamy naprawdę fajny sosik. Kroimy naszego fałszywego zająca, najlepiej ostrym nożem. Tutaj mi kazał kamerzysta od dziwnej strony kroić, mimo że jestem praworęczna, no ale dobrze, niech mu będzie. Wyciągnę ten kawałek, gdzie jest najładniej z jaj. A nie, jeszcze nie jest najładniej, a jest. I można tak zjeść, a można troszkę sosu czy chrzanu. W sosie są tylko i wyłącznie warzywa i odrobina śmietanki. Tak wygląda pieczeń fałszywy zając, falsche Hase. No faktycznie to wygląda trochę jak tuszka fałszywego, jak tuszka zająca. To jest pieczeń z mięsa mielonego, z jajkiem w środku. Można też dać do środka białą kiełbasę. Fajnie, z kilograma zobaczcie ile tego wychodzi. Można zjeść na zimno z chrzanem, na ciepło do obiadu z ziemniaczkami. Bardzo serdecznie polecam.